For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right. Alba Dolny Śląsk. Ekologia, nowoczesny sprzęt, profesjonalizm. Doradztwo w zakresie gospodarki odpadami, także przemysłowymi. Szeroka oferta pojemników i kontenerów. Transport i selektywna zbiórka odpadów. Zimowe i letnie utrzymanie dróg. Stacja kontroli pojazdów. Dbaj o środowisko naturalne razem z nami. Alba Dolny Śląsk. Biuro podróży z buta. Obozy, kolonie, wczasy, rejsy, wyprawy egzotyczne, wynajem luksusowych autokarów. Biuro turystyczne z buta. I ty poleć z buta. www.zbuta.pl. Rezerwacje 24 godziny na dobę. Z buta. Oferta turystyczna, która daje pozytywnego kopa. Monika Sołkowska, witam Państwa i zapraszam na informacje. O problemach dzielących przedsiębiorców i administrację oraz możliwościach poprawy tej sytuacji dyskutowano w Obrzyskim Magistracie. Organizatorem konferencji był Sudecki Związek Pracodawców, który liczy, że spotkanie zapoczątkuje stały dialog pomiędzy biznesem a jednostkami samorządu i administracji. Także w rozumieniu instytucji około biznesowych, takich jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Izba Celna czy Sanepid. W konferencji wziął udział wicedyrektor Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan Zbigniew Gajewski. Według badań przeprowadzonych przez organizację problem w komunikacji sfery biznesowej i administracyjnej leży w braku zaufania pomiędzy dwoma stronami. W budowaniu poprawnych relacji powinni uczestniczyć zarówno przedsiębiorcy, jak i samorządy lokalne, środowiska akademickie oraz organizacje pozarządowe. Wspólne zespoły, wspólne rady konsultacyjne, wspólne projekty lokalne realizowane wspólnie, jeszcze się najpierw zastanowić, co zrobimy, jakimi środkami, jaki efekt chcemy uzyskać, to pozwala się zbliżyć, zrozumieć swoje własne po prostu różnice, tak, bo one będą zawsze występowały, ograniczenia również, jedna i druga strona po prostu będzie zawsze miała ograniczenia, ale to po prostu jest jedyna droga do porozumienia i do rozwiązywania prawdziwych w ogóle problemów społecznych i gospodarczych również. Bardzo ważną kwestią w budowaniu atmosfery współpracy jest również przyjazne podejście samorządu do małego i średniego biznesu oraz świadomość, że nie tylko wielkie korporacje tworzą jakość lokalnego rynku pracy. Przede wszystkim powinno być tak, żeby samorząd nie tylko nie utrudniał, czy w ogóle władza nie utrudniała, ale żeby pomagała jak tylko można tej aktywności gospodarczej, która jest związana szczególnie z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, bo to w ogromnym stopniu, prawie w 70%, decyduje o naszym dochodzie narodowym. Konflikt pomiędzy samorządem a lokalnymi przedsiębiorcami mogliśmy obserwować podczas podjęcia przez Radę Miejską kontrowersyjnej uchwały dotyczącej zakazu funkcjonowania placówek użyteczności publicznej przez całą dobę. Zostało wtedy podpisane porozumienie, którego sygnatariuszem był m.in. Sudecki Związek Pracodawców. Ostatnia sesja Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju przebiegła w miarę sprawnie, choć nie obyło się bez kilku zgrzytów. Bardzo ciekawy i jednocześnie nowatorski projekt uchwały wpłynął do przewodniczącego Rady w sprawie niewypłacania radnym części diet za nieobecność na sesjach i na komisjach. Uchwała o niepromowaniu, niepremiowaniu radnych, którzy nie wypełniają swojego mandatu. Dlatego, że mandat radnego jest realizowany uczestnicząc w posiedzeniach komisji, sesji Rady Miejskiej, a także oczywiście wszyscy wiemy w kontaktach bezpośrednich z wyborcami.
Jeżeli ktoś nie wypełnia tego mandatu, nie uczestnicząc, no to nie może dostać ekwiwalentu pieniężnego. Nie mówię i nie używam tutaj świadomie słowa wynagrodzenia, bo to jest zupełnie inny charakter. Ulega zmniejszeniu o 200 zł za każdą nieobecność na sesji Rady Miejskiej oraz na posiedzeniu Komisji Stałej, który jest członkiem. I dla komisji, dla członka, jeszcze dobrze mówię tutaj proszę, dla radnego, który jest w dwóch komisjach 200 zł, w jednej komisji, przepraszam, to jest 200 zł, a w dwóch komisjach po 100 zł. Nie więcej jedna niż 400 zł. Batalia o diety radnych przebiegła błyskawicznie i również w taki sam sposób projekt uchwały zakładający potrącenia finansowe radnym został odrzucony większością głosów. Kto jest za przyjęciem tej uchwały w sprawie diety? Ręka do góry. Której? Do tej uchwały już. Ale proponowane czy to nie bez poprawek? Bez poprawek. Nie przeszło. Raz, dwa, trzy, cztery. Dziękuję. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kto się wstrzymał? Nie przeszło. 7 do 5. Jak widać i słychać, diety szczawieńskich radnych ocalały. Takie uchwale decydują wszyscy radni. Część chcieli, część nie chcieli, a w związku z tym, że jeżeli większość przegłosowała, że nie zabierania tych diet, znaczy nie obniżania diet za nieobecność, no to trudno jest to wola rady. Niektórzy radni, którzy głosowali za niepotrącaniem finansowym ze swoich diet, uważają, że wprowadzenie takiej karencji finansowej byłoby źle odebrane społecznie. Natomiast ich przeciwnicy uważają, że byłoby to swoiste dyscyplinowanie radnych do pracy w Radzie i na rzecz samych wyborców. Dla mnie to jest kuriozalne, dlatego że w obowiązującym statucie mówi się o tym, że wypłata diet nastąpi na podstawie list obecności. Wobec tego, jeżeli dostanę propozycję wypłaty diet bez list obecności, no to prawdopodobnie nie będę mógł ich zrealizować. A zapis w statucie brzmi tak. Paragraf 71. Z tytułu udziału w sesjach Rady oraz posiedzeniach komisji, których jest członkiem, radnemu przysługuje dieta na zasadach określonych uchwałą Rady. Dlaczego tak niektórzy głosowali? No to powinni się wypowiedzieć ci radni, bo ja za nich na pewno stanowiska nie będę podejmował. Wiceprzewodniczący Rady, który głosował za niepotrącaniem z diet radnych za nieobecności, poproszony o komentarz do kamery, odmówił. Zastanawiające jest, dlaczego taki projekt o potrącaniu z diet radnych w ogóle powstał. Czyżby radni nie pojawiali się na sesjach? Zdarza się radnym, że niektórzy tam nie przyjdą z powodu choroby, czy innych okoliczności losowych, czy ich nie przychodzą do rady, no ale no, jest to usprawiedliwione, bo w sumie do radnego, z wyjątkiem jak nie ma takiej uchwały, no to nie można wyciągnąć żadnych innych konsekwencji. Czyżby? Uchwała Rady Miejskiej w Szczawniezdroju z 18 kwietnia 2011 roku określa m.in. sposób naliczania diet i jej wypłaty. Rada Miejska w Szczawniezdroju uchwala. Paragraf 1. Wysokość oraz zasady obliczania i wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej w Szczawniezdroju za udział w pracach Rady i jej komisjach. Paragraf 3. Wypłata diet za dany miesiąc kalendarzowy następuje w terminie do dnia 10 następnego miesiąca na podstawie list sporządzonych w oparciu o listę obecności na sesjach Rady oraz komisjach. Ja myślę, że to nie jest sprawa i temat do załatwienia przez organ sprawujący, powiedzmy. To jest przez organ uchwałodawczy i powinni sami radni dojść do jakiegoś stanowiska. Ja na pewno nie będę podejmował żadnych działań w tym kierunku. Radni jednak bronią swojego stanowiska. Tu chodzi też o to, że na przykład niektórzy radni naprawdę wykonują swoją pracę rzetelnie, wybrali nas wyborcy, a praca nie polega tylko na tym, że jesteśmy w urzędzie i podejmujemy decyzje, ale także w spotkaniach z radnymi swoimi. Także to jest moje zdanie, że też bierzemy udział poza sesjami, poza komisjami. Spór sporem jednak, jak nie wiadomo o co Polakowi chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. Spółdzielnia socjalna Panato z Wrocławia została dolnośląskim przedsiębiorcą społecznym roku 2012. Podczas uroczystej gali plebiscytu wybrano również najlepszy, zdaniem jury konkursu, produkt lokalny, najbardziej aktywnego filantropa roku oraz samorząd wspierający ekonomię społeczną.
Gala finałowa konkursu miała miejsce w Pałacu Pakoszów pod Jelenią Górą. Na uroczystość zjechali przedstawiciele spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, reprezentanci samorządów i administracji, a także osoby zaangażowane w rozwój ekonomii społecznej w całym województwie. Podczas gali wybrano najlepszy, zdaniem kapituły, produkt lokalny na Dolnym Śląsku. Nagrodę główną w tej kategorii otrzymał Maciejowy Sad, a wyróżnieni zostali Huta Szkła Kryształowego Julia, Winnice Jaworek oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Charytatywnego Żyć Godnie. W kategorii Dolnośląski Filantrop roku 2012 zwyciężyła firma OPSO. Zaszczytnym tytułem Dolnośląski Samorząd Roku została uhonorowana gmina Oborniki Śląskie. W tej kategorii wyróżniono również samorząd Wałbrzycha, reprezentowany przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Urząd Gminy Walim. Dolnośląskim Przedsiębiorcą Społecznym roku 2012 została z kolei wielobranżowa spółdzielnia socjalna Panato z Wrocławia. Ten sukces, myślę, że jest dla nas zaskoczeniem, jakby ta nagroda i to wyróżnienie. Natomiast również wielkim zobowiązaniem i obietnicą, którą chcemy złożyć Wam, nam i nam w Wrocławiu również, że będziemy dokładać wszelkich starań, ażeby było jeszcze lepiej i żeby to było nie tylko na jeden rok, ale też na następne lata. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała także wielobranżowa spółdzielnia socjalna Progres z Żurawiny oraz spółdzielnia socjalna Błysk z Lubina. Za efektywne łączenie reintegracji społecznej oraz zawodowej przyznano również nagrodę specjalną. Otrzymało ją Stowarzyszenie Misja Nowa Nadzieja z Bielawy. Organizatorem plebiscytu była Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej. Patronat honorowy nad galą objął prezydent miasta Jelenia Góra Marcin Zawiła. Na wieść o przyznaniu dla Dolnego Śląska 1 600 000 000 euro z Unii Europejskiej na najbliższe lata rozgorzała dyskusja w środowiskach przedsiębiorców o tym, iż tych pieniędzy jest stanowczo za mało. A jeśli jest ich za mało, to istniała realna groźba, że miejscowości poza Wrocławiem, w tym Wałbrzych, otrzymają unijnego finansowego wsparcia jeszcze mniej. Informacja o przyznaniu dla Dolnego Śląska 1 600 000 000 euro została już zweryfikowana. My bardzo intensywnie pracowaliśmy przez ostatnie 2 tygodnie. Przygotowaliśmy 41 projektów z całego Dolnego Śląska, żeby pokazać, że przyjęty wskaźnik no nie jest najszczęśliwszy i że tutaj na Dolnym Śląsku dobrze wydajemy te pieniądze. Urząd Marszałkowski ostro po tych informacjach zabrał się do pracy, przyczyniając się znacząco do tego, że minister rozwoju regionalnego dołożyła Dolnemu Śląskowi 370 milionów euro. W tej chwili na Dolny Śląsk mamy 2 miliardy 7 milionów, to był ten nasz plan minimum, który osiągnęliśmy, ale będziemy również z innych szuflad chcieli pozyskać środki jeszcze na Dolny Śląsk, choćby wprost dla aglomeracji wałbrzyskiej, o co starają się tutaj wszyscy liderzy z prezydentem Szalemajem na czele. Teraz kolejna mrówcza praca i lobby naszych przedstawicieli w Urzędzie Marszałkowskim o to, by pieniędzy tych ściągnąć jak najwięcej do naszego regionu. Na pewno bardzo jest ważna aktywność, w ogóle pomysły i to jest jakby gwarancja tego, co tu się dzieje w aglomeracji wałbrzyskiej i rzeczywiście został wyzwolony taki duch na tak, do przodu, żeby to realizować. Natomiast rzeczywiście trzeba pilnować interesów i chcę powiedzieć, że każdego dnia na zarządzie, kiedy stawiana jest sprawa Wałbrzycha, to niekiedy słyszę od kolegów znowu Wałbrzych, więc to i próba jest czasami, no, żeby przynajmniej zmniejszyć środki, a czasami przesunąć to na nie wiadomo kiedy, więc na pewno trzeba tam trzymać swoją rękę i nigdy nie myślałem, że od kuchni, że pilnowanie tych spraw wałbrzyskich tak naprawdę może się odbywać dopiero w łonie zarządu, a nie na sali sejmikowej. To jest prawda i to jest dla nas nauczka. Przy wszelkich innych koalicjach w przyszłości, bez względu na szyldy polityczne, geograficznie powinniśmy zawsze tutaj kierować się w stronę takiego kandydata. Wydawać by się mogło, że podział finansów na Dolnym Śląsku na poszczególne miejscowości przebiega prosto i bez problemów. Jednak jak pokazuje rzeczywistość, jest to długi i żmudny proces. Blisko 500 książek rozdano podczas happeningu na Piaskowej Górze. Akcja, której organizatorem było Stowarzyszenie Autorów Polskich, miała na celu uświęcenie obchodów Światowego Dnia Książki. Głównym celem eventu była promocja słowa pisanego oraz zachęcenie Wałbrzyszan do czytania literatury. Takie czasy przyszły, że literatura sięgnęła bruku. I leży oto na ulicy do wzięcia. Może dlatego, że tak naprawdę to ludzie dzisiaj niechętnie czytają. Ja nie wiem, czy zmiana cen i relacji cen ma tutaj znaczenie, bo zauważyłem taką dziwną zbieżność, jeśli chodzi o cenę alkoholu i książki. W PRL-u za jedną pół litrówkę mogłem kupić 5 książek. Dzisiaj za jedną książkę mogę kupić
litr wódki, czyli 2,5 litrówki, więc myślę, że to też wpływa na to, że ludzie niechętnie czytają, więc, a my chcemy w tym dniu, Światowym Dniu Książki, przekonać ich, że warto. Osoby zaangażowane w akcję zgromadziły około 700 pozycji książkowych. Po 2 godzinach na chodnikach i kwietnikach na Piaskowej Górze zostało ich niespełna 200. Mieszkańcy miasta byli nieco zdziwieni, że ktoś oferuje im książki zupełnie za darmo. Chętnie skorzystali jednak z okazji znalezienia literatury, która im odpowiadała. Bardzo ciekawa inicjatywa, muszę przyznać. W ostatniej chwili się dowiedziałem o czymś takim i jak najbardziej. Zawsze coś znajdę i 3 książki. Bardzo, mam nadzieję, interesujące udało mi się tutaj z bruku podnieść. Podatek 23% na książkę to jest bandytyzm moim zdaniem. Książka to jest podstawowe dobro kultury. Książka to jest obszar, który rozwija wyobraźnię. I uważam, że na przykład rodzice obowiązkowo powinni małym dzieciom czytać przynajmniej przez godzinę bajki. Zamiast przesuwać je do telewizora, wsadzać przed komputerem. Bo książka rozbudza wyobraźnię. Tam słowo przekłada się na kształt, kolor, na emocje, na wszystko. I wtedy właśnie stajemy się pełnymi ludźmi. Bez książki będzie to trudne. Organizatorem akcji był Wałbrzyski Oddział Stowarzyszenia Autorów Polskich. W happening zaangażowali się lokalni literaci, poeci i dziennikarze. Do wzięcia książki namawiał m.in. Krzysztof Kobielec, Wiesława Kamińska, Elżbieta Gargała, Krzysztof Karwowski oraz Adam Wolańczyk, który recytował również wiersze. Światowy Dzień Książki to coroczne święto organizowane przez UNESCO, które obchodzone jest od 1995 roku. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.